Lean Education prezentuje piątą edycję programu Młody Lean Leader. Kim jesteśmy? Lean Thinkerami z całej Polski. Na co dzień rozwijamy kompetencje Lean Thinking w zespołach firm polskich i zagranicznych. Jesteśmy zjednoczeni pasją dzielenia się wiedzą w ramach Fundacji Lean Education. To ci ludzie na zdjęciu i wielu innych gotowych do pracy dla Was w programie Młody Lean Leader. Witamy w Lean Osadzie, w świecie, w którym rozpadł się kryształ. Jeżeli otworzyliście tę księgę, to znaczy, że machina czasu właśnie ruszyła. Przenosicie się do Lean Osady, miejsca, które cieszyło się radością i szczęściem w blasku magicznego kryształu. Do czasu, w którym mroczny cień mudy rozbił go na milion kawałków, pogrążając mieszkańców w chaosie i niezgodzie. Rozpacz i beznadzieja oraz brak wiary w przyszłość stały się elementem wierzeń jej mieszkańców. Jednak wieść niesie, że pewien mędrzec o imieniu Sensei To uczy ludzi, jak sprawić, by ich świat znów stał się harmonijny i radosny. Dziś stoicie przed możliwością skorzystania z jego nauk i odbudowania waszej osady. Czas ruszyć w drogę pełną wyzwań. Czym jest ten Lean? To pewien sposób myślenia i działania zaczerpnięty z japońskiej filozofii oraz japońskiej firmy Toyota, która jest prekursorem tego sposobu myślenia i działania, którego będziecie się uczyć. To forma organizacji naszej aktywności w taki sposób, aby zasoby, którymi dysponujemy, czas, talenty, materiały, pieniądze i wszystko inne, co posiadamy, były jak najbardziej efektywnie wykorzystane dla społeczności, w której działamy. Na przykład dla firmy, szkoły, rodziny, grupy znajomych. To forma organizacji, która pozwala, by wszelkie podejmowania i działania dawały nam satysfakcję z osiąganych rezultatów. Bo osiągane są nie w pojedynkę, ale wspólnie, wspólnym wysiłkiem. To również zespół uniwersalnych kompetencji XXI wieku, poszukiwanych przez najlepszych pracodawców. I do takich kompetencji, które można wykorzystać w dowolnym środowisku. Jakie są to kompetencje? Komunikacja, współpraca, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, kreatywność oraz społeczna odpowiedzialność. Na tej drodze kluczowe są wspólne wartości, praca zespołowa, koncentracja na klientach naszych działań i myślenie procesowe oraz eliminacja marnotrawstwa ze wszystkiego, co robimy. W drodze do doskonalenia obowiązuje nas 10 zasad Kaizen, inaczej zwanych 10 zasadami Lean Thinkera. Pierwsza zasada mówi o tym, żebyśmy odrzucali ustalony stan rzeczy. Rzućmy stare zasady myślenia i działania, szukajmy nowych. Ale ponieważ nie jest to takie proste, ciągle nam się wydaje, że się nie da, to druga zasada mówi, nie szukaj wymówek. Myśl o sposobach, by pierwsze stało się możliwe. I nie rób wyjątków, dąż do osiągnięcia swojego celu. Na tej drodze szukaj najprostszych rozwiązań, a nie najlepszych. Ten idealny, będziesz na niego czekał, próbował, wymyślał. Nie, działaj i sprawdzaj, jak każdy Twój kolejny krok przybliża Cię do osiągnięcia celu. Błędy koryguj na bieżąco i od ręki. Używaj rozumu, a nie portfela. Wiele rzeczy daje się osiągnąć, nie wydając na nie ani złotówki. Widzisz problemy? Masz możliwości rozwoju i ciągłego doskonalenia. Dlatego, kiedy już widzisz problem, pytaj 5 razy dlaczego, by
dojść do źródła problemu. A kiedy znajdziesz to źródło, szukaj pomysłów, angażując wszystkich dookoła. I pamiętaj, że 10. zasada mówi: doskonalenie nie ma końca. Program Młody Lean Leader to wirtualna podróż Sensei To. Tak, w tym roku to wirtualna podróż. Z racji sytuacji, która nas otacza i wszechobecnego koronawirusa. Więc jest to 27 lekcji online lub stacjonarnych, prowadzonych przez opiekuna, nauczyciela, lidera zespołu i jej uczestników. Tak, to nie są lekcje prowadzone przez samych nauczycieli. To lekcje prowadzone również przez jej uczestników. To również 3 wizyty w firmie, w której realizować możecie projekt. Od września do czerwca trwa nasz program i daje Wam możliwość wzięcia udziału w turnieju o tytuł najlepszego młodego Lean Leadera w Polsce. W tym roku po raz pierwszy mamy możliwość realizacji programu Młody Lean Leader w wersji online oraz w wersji stacjonarnej. Uwaga! Grupy, które będą brały udział w turnieju, etap pierwszy, samą grę muszą realizować online, bo tylko w ten sposób mamy możliwość porównania Waszych wyników. Materiały do wspólnej pracy online będą zamieszczone na Google Classroom. Tam też możecie się komunikować wewnątrz Waszych grup, jak również poprzez środowisko Miro. To są takie tablice, na której możecie wspólnie pracować zdalnie. I tam też będziecie realizować Waszą grę. Młody Lean Leader stawia na rozwój. Na rozwój grup młodzieży od 7 klasy do końca szkoły średniej. To 27 lekcji realizowanych od września do czerwca, podzielonych na 3 etapy. Rozwój postaw, rozwój wiedzy i rozwój umiejętności. Nasz program realizowany jest również w formie ogólnopolskiego turnieju. Etap pierwszy, rozwój postaw, realizowany jest pomiędzy wrześniem a grudniem. Tutaj w trakcie gry symulacyjnej rozwijacie umiejętności pracy zespołowej oraz poznajecie, jak ważna jest rola każdego z Was w osiągnięciu wspólnego celu. Wyniki swoich prac oraz wnioski z nich przesyłacie do Lean Education po to, by jurorzy poznać je i ocenić. Jeśli ocena będzie pozytywna, przejdziecie do etapu drugiego. Ale jeśli jurorzy nie przepuścili Was do etapu drugiego, to nie znaczy, że nie możecie brać udziału w kolejnych zajęciach ze swoim nauczycielem. W etapie drugim rozwijacie wiedzę. Pomiędzy grudniem a lutym poznajecie różne techniki rozwiązywania problemów i doskonalenia procesów. A finalizacja etapu drugiego to spotkanie grup podczas półfinałów na uniwersytetach w Gdańsku, Warszawie i we Wrocławiu. Tam walczyć będziecie o wejście do etapu trzeciego. Jeśli jednak nie uda Wam się przejść do etapu trzeciego, to po prostu nie będziecie walczyć o tytuł najlepszego młodego lidera w Polsce, ale jeśli będziecie mieli ochotę, dołączycie do grupy tych, którzy będą pracować w przedsiębiorstwach. Będziecie w trzecim etapie rozwijać umiejętności i przenosić zdobytą wiedzę na realia przedsiębiorstwa. Pod opieką przedstawicieli tego przedsiębiorstwa, które pokaże Wam, jak funkcjonuje firma i w jaki sposób można usprawniać w niej procesy. Ten etap to 3 wizyty w wybranym przedsiębiorstwie niedaleko Waszej szkoły.
Etap trzeci kończy się finałami, które zorganizowane będą na Uniwersytecie Gdańskim w Sopocie. Tam przed jurorami zaprezentujecie wyniki Waszych projektów i będziecie walczyć o tytuł najlepszego młodego LinkLeadera w Polsce w edycji 2020-2021. Jeśli jednak okaże się, że koronawirus pokrzyżuje nam szyki, wtedy będziemy szukać alternatywnego rozwiązania i będziecie realizować projekt na terenie Waszej szkoły. Każdy etap ma określone kryteria sukcesu. Są to zwykle kryteria ilościowe, czyli wyniki, które osiągacie, kryteria formalne, czyli spełnienie pewnych wymagań organizacyjno-technicznych i kryteria jakościowe. W etapie pierwszym będzie liczył się czas, w jakim wykonacie zadanie związane z grą oraz prezentacja i Wasze wnioski z przebiegu prac zespołu. W etapie pierwszym będą pojawiały się też zadania dodatkowe, które pozwolą Wam, w przypadku gdy potknie Wam się noga, uzyskać większą liczbę punktów. W etapie drugim będziemy stawiali na trzy elementy. Po pierwsze, wyniki w turnieju wiedzy. Tam będziecie rozwiązywać pewne problemy, wyzwania, projektować będziecie działania, pracując w zespole. Jednocześnie w trakcie etapu drugiego będziecie wypracowywać różne materiały, dlatego 20% Waszej oceny będzie wynikało z oceny przez jurorów materiałów, które wypracujecie i przywieziecie ze sobą. A 30% oceny będzie pochodziło z obserwacji sposobu Waszej pracy i współpracy podczas turnieju. Tu też można zdobyć dodatkowe punkty. W etapie trzecim mamy znowu trzy kryteria, trzy obszary. Po pierwsze, prezentacja rozwiązań wypracowanych dla firmy, czyli to, co przedstawicie jurorom podczas finałów. To gra symulująca proces obserwowany w firmie oraz występ artystyczny pod hasłem jak to jest być lean liderem. I tu ponownie możliwość zdobycia dodatkowych punktów. To w tym etapie, w etapie trzecim, decydują się losy najlepszych lean liderów w Polsce. Jest wyłaniana grupa, która ten tytuł wywalczy. Rola nauczyciela w programie Młody Lean Leader nie jest taka zwykła. W etapie pierwszym podczas gry będzie rzetelnie kontrolował jakość, to znaczy patrzył, czy realizujecie zadania zgodnie z wymaganiami. I będzie kontrolował też czas na każdy z elementów gry, bo chodzi o to, żebyście nauczyli się zarządzać sobą w czasie. W całym zaś programie organizuje miejsce, czas zajęć, przedstawia zadania według wskazówek, które przygotowaliśmy, motywuje Was do działania, nadzoruje, czy realizujecie zadania zgodnie z wymaganiami, patrzy, z jakimi problemami się mierzycie, kontaktuje się z nami po to, by móc Was wesprzeć i wspiera również lidera zespołu w monitoringu terminowości pracy grupy. Za wyniki w programie nie odpowiada nauczyciel. To Wy odpowiadacie za swój rozwój i za wiedzę i umiejętności oraz postawy, które rozwiniecie w programie. To będzie Wasze dzieło, a nauczyciel będzie Was tą drogą prowadził. Program wymaga trzech kroków rejestracji. Najpierw trzeba się zgłosić wstępnie, po to, żebyśmy zorganizowali grupy i szkolenia dla nauczycieli. Potem w drugim kroku rejestrujemy grupę, a w ostatnim rejestrujemy poszczególnych uczestników. Na naszej stronie internetowej w zakładce Dołącz do programu macie wszystkie kroki, jak również filmik o tym, w jaki sposób się zarejestrować. Więcej informacji oczywiście znajdziecie na naszej stronie www.leaneducation.pl. Znajdziecie tam kalendarz programu, informacje o bieżącej edycji, jak również bieżące informacje znajdziecie na
Facebooku, a pomocne materiały w toku zajęć na YouTubie. Na naszej stronie internetowej również znajduje się taki obszar prywatny. Tam będziecie mieli dostęp do materiałów. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mają swoją strefę prywatną. Hasło poznacie za czas jakiś. Głównym kanałem komunikacji, czyli takim miejscem do dyskusji pomiędzy uczniami z różnych grup i pomiędzy nauczycielami grup, to dwie grupy facebookowe. Modlin Lider, mentorzy dla uczniów i druga grupa Modlin Lider dla nauczycieli. Staramy się nie używać maili i wszystkie informacje, które będziemy kierować do grup i do nauczycieli i do uczniów, będziemy przekazywać przez Facebooka. Dlatego nie zapomnijcie się zapisać. Mamy już określony również kalendarz wydarzeń w tej edycji. Kalendarz można ściągnąć z naszej strony na www.lineducation.pl w zakładce edycja 2020-2021. I tam możecie pobrać taki kalendarz, wydrukować go sobie, żeby wiedzieć, co i kiedy będzie się działo. Przygotowaliśmy dla Was również pytania i odpowiedzi. Przeczytajcie je uważnie, bo one będą podstawą podjęcia przez Was decyzji o tym, czy chcecie dołączyć do programu. A my ze swojej strony życzymy Wam samych sukcesów i radości z przygody, którą dla Was przygotowaliśmy. Witajcie w Lean Osadzie. Zapraszamy do edycji 5 programu Młody Lean Leader.